Dzień dobry, witamy w nowym roku. Jesteśmy w Jaworkach za Szczawnicą. Dzisiaj są ze mną Ola i Paweł. Uciekliśmy z Tatr, bo tam wieje halny znowu. I wędrujemy do wąwozu Homole. Zanim dojdziemy do wąwozu Homole, musimy kawałek od parkingu przejść w stronę wejścia do tego wąwozu, ale to tylko kawałeczek, a później wchodzimy do właśnie wąwozu Homole. To jeden z najpiękniejszych wąwozów w Polsce i jeden z najpiękniejszych też oczywiście w Pieninach. Leży w małych Pieninach, które wbrew nazwie wcale nie są małe, bo jest to najwyższa część Pienin. Cóż o wąwozie? Wąwóz nie jest zbyt wielki, ale jest bardzo malowniczy. Wyrzeźbiony przez potok Kamionka, który właśnie gdzieś sobie tutaj teraz szumi i wzdłuż którego cały czas idziemy. Spacer do wąwozu Homole no, nie jest zbyt długi, jest około kilometra w jedną stronę, kilometra w drugą. Więc zdecydowanie jest to fajna atrakcja również dla motocyklistów. Bo spokojnie, nawet w ciuchach motocyklowych można taki spacerek sobie uskutecznić w okresie letnim, kiedy jest bardzo ciepło, to tutaj w tym wąwozie jest dużo chłodniej. My teraz idziemy, dzisiaj mamy w ogóle 3 dzień stycznia, liczyliśmy, że tutaj troszkę będzie śniegu, ale no niestety śniegu za dużo nie ma, ale i tak jest pięknie, zresztą sami zobaczcie, jest super. Kiedyś te mostki, które tutaj widzicie, były drewniane, a jeszcze wcześniej tych w ogóle nie było. Przeskakiwało się przez Kamionkę, potem zrobili drewniane, ale drewniane w wielu miejscach niestety dość szybko się niszczyły, dlatego zostały zamienione metalowymi. Ten wąwóz i układ tych mostków, mosteczków przejść przypomina troszkę słowacki raj, szczególnie Suchą Belę. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie był, to polecam, świetna wycieczka. I właśnie też tam się idzie wzdłuż potoku, takimi różnymi przeszkodami. No, bardzo fajna przygoda, a nie jest to jakoś tam strasznie męczące, więc nawet osoby z mniejszą kondycją, taką jak moja, mogą sobie spokojnie tutaj przyjść i pochodzić, bo jest naprawdę frajda. Oczywiście jest też wspinaczka. Bo od najniżej do najwyżej położonego miejsca wąwozu Homole mamy 133 metry przewyższenia. No więc niestety troszeczkę się musimy powspinać, ale też po takich schodkach metalowych. Ale jest dobrze, idziemy w górę. Wyjeżdżaliśmy z Bukowiny, to było -2 na termometrze, -2 stopnie, a dojeżdżając tutaj termometr już pokazały 7,5-8 stopnia i tutaj właśnie teraz w wąwozie
ciepło wiatru halnego jest odczuwalne, ale samego wiatru praktycznie w ogóle nie widać, nie czuć, tylko czubki drzew gdzieś tam powiewają, a my cieszymy się ciepłem i wspinamy się dalej. No powiem wam, że zrobiło się bardzo ciepło. Trochę chyba się nie nastawialiśmy na takie warunki. Mieliśmy nadzieję, że tu trochę śniegu będzie, nawet raczki wzięliśmy, a to jest po prostu ciepło jak wiosną. No cóż, trzeba się cieszyć z tego, co jest. A tutaj właśnie teraz dochodzimy do jednej z najbardziej znanych i popularnych skał w Polsce. Może nie tak znanej jak Giewont, ale też bardzo znanej. Kształt tej skały mogliście widzieć w podręcznikach. Nazywa się ta skała Kamienne Księgi. I ponoć na kartach tej księgi zapisane są losy ludzkości od samego początku do samego jej końca. No jest piękna i charakterystyczna. To my sobie teraz troszkę poczytamy, spróbujemy coś z tych losów ludzkości wyczytać. No i powędrujemy sobie dalej. Nie udało nam się za wiele z tych kamiennych ksiąg przeczytać, a może i dobrze, bo kiedyś jeden pop z Lipnika Wielkiego na Słowacji ponoć jako jedyny odczytał tajemne księgi losów ludzkości. No ale Panu Bogu się to nie podobało i pokarał go, zabrał mu mowę, żeby nikomu nie mógł powiedzieć o tym, co przeczytał. A to dziwne, że umiał czytać, a nie umiał pisać, ale to inna sprawa. Może mu się nie chciało po prostu pisać, bo komu by się chciało. Idziemy jeszcze kawałek dalej, pogoda fajna, ciepło jest. Słuchajcie, 3 stycznia i wiosna, dosłownie jest wiosennie. Chociaż troszeczkę lodu też jest, ale generalnie, no powiem wam, że korci do wyciągnięcia motocykla. Tylko, że u nas no jest w minusie, niestety. No taki jest urok motocyklizmu na Podhalu, że jest, pod domem jest zimno, a kawałeczek dalej, dosłownie kilka kilometrów, kilkanaście, kilkadziesiąt, piękna pogoda, ale damy radę i byle do wiosny. Idziemy dalej. Doszliśmy do polanki, na której szlak rozwidla się. W jedną stronę idzie się na Wysoką, czyli najwyższy szczyt Małych Pienin, czyli ogólnie najwyższy szczyt Pienin, należący również do Korony Gór Polski. A my udaliśmy się w drugą stronę, w stronę kolejki linowej w Jaworkach, która tutaj jest. Tutaj są takie fajne chaty, szałasiki. No i właśnie maszerujemy i stąd polecam wam ten kawałek, tutaj to miejsce, bo tu są piękne widoki i przede wszystkim mało ludzi tutaj chodzi, a wygląda to bardzo fajnie. Platforma widokowa, Jaworki, a my idziemy do schroniska zobaczyć, czy jest tutaj coś do zjedzenia, do wypicia. Zjedzenie może nie, ale jakąś szarlotkę i gorącą czekoladę albo kawę to by się tutaj wsunęło. Jest pięknie.
ale jakby był śnieg, to też by było fajnie. A tam wyciąg narciarski w Jaworkach, górna stacja wyciągu narciarskiego. Jak lubicie jeździć na nartach, to możecie sobie kiedyś tu przyjechać, tylko chyba musicie swój śnieg przywieźć, bo ostatnio z tym śniegiem tu jest problem. Piwolane. Jest dobrze. No i jest też sposób na zamknięte wyciągi. Właśnie sobie rodzinka z tyłu na skiturach weszła od Jaworek. Bardzo fajny widok i bardzo fajny sposób. Zamknięte wyciągi, ale pojeździć na nartach można. Zrobię wam troszkę smaka. Ciepła szarlotka z bitą śmietaną. Z takim pięknym widoczkiem pienińskim. No jest pięknie. Narodowa kwarantanna jest git. Jest wpytek. A tam, między drzewami, widać schronisko pod Durbaszką, gdzie też kiedyś się wybierzemy. A tam już trochę śniegu jest, bo to wyżej. A my sobie pijemy herbatkę, kawkę i będziemy się powoli szykowali do zejścia. Trzy słowa do księdza prowadzącego. Jest tutaj pięknie. Jest tutaj pięknie, zbieramy się. Fajnie jest, no. Ale motocykla brakuje bardzo. Bardzo. A jeszcze dla osób, które jeżdżą w offroadzie, ja nie będę nic sugerował, ale tam i tam za schroniskiem są fajne drogi. No i tyle. Ciao. Poszukiwacze śniegu. No brakuje ludziom śniegu, nam troszkę też, bo powiedzmy sobie szczerze, fajnie by było, jakby w okresie zimowym ten śnieg jednak troszkę był. A poszukiwacze śniegu tutaj przyszli i korzystają z areny Jaworki. A tam jest punkt widokowy, ale dzisiaj sobie już odpuszczamy. No, widoki znamy, widzieliśmy i powoli wracamy do samochodu. Jednak dotarliśmy na punkt widokowy. No i oglądamy sobie widoczki. Tam byliśmy w schronisku właśnie, na pysznej szarlotce gorącej z bitą śmietaną. Tutaj już dość mocno wiatr wieje, więc nie wiem, czy mi w ogóle będzie słychać. No ale słuchajcie, jest pięknie. Pamiętajcie, że nie tylko Tatry, a Pieniny też są piękne. Jest na co popatrzeć. Dzień dobry. Dość dużo ludzi niestety jest, bo przyszli, ale jest pięknie. No i arena narciarska Jaworki, stok narciarski, bardzo fajny. Wracamy już powoli do autka, więc drogi powrotnej wam już nie będę pokazywał. Dużo ludzi się zebrało. Jesteśmy z powrotem tutaj w dolince. Cieplutko jest, bo wiatr tutaj nie dociera, a ciepło tego wiatru jest odczuwalne jak najbardziej. Bardzo fajne miejsce, ale jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że kiedyś tutaj była warownia. Ślady tej warowni pozostały, natomiast historia tej warowni nie jest znana. Ale miejsce faktycznie na warownię bardzo fajne. Kończę powoli na dzisiaj. Pokażę wam jeszcze tutaj kilka obrazków z drogi powrotnej. Dziękuję za oglądanie. No i słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Odwiedzajcie Pieniny. Bardzo fajny szlak. Bardzo fajny szlak dla osób bez kondycji albo z niewielką kondycją. Dla rodzin z dziećmi. Dla motocyklistów, którym się nie bardzo chce ściągać ciuchów i gdzieś podróżować po wysokich górach. Naprawdę bardzo fajne miejsce, polecam wam serdecznie. No i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć.